Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy Państwu przekazać istotne informacje dotyczące koordynacji świadczeń, bardzo ważnej dziedziny dla wielu osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Koordynacja świadczeń, co to jest tak naprawdę? Są świadczenia 500+ oraz świadczenia rodzinne dla rodzin i osób, które przebywają, pracują za granicą, członek rodziny pracuje za granicą. Chodzi o porównanie sytuacji w innych krajach, czy dana osoba korzysta z tych świadczeń, jak kształtują się tam dochody, ewentualne wypłacanie wyrównań. Jest to dość utrudnione przedsięwzięcie i zadanie administracyjne, bo te relacje i kontakty międzynarodowe to są kwestie tłumaczeń, to jest kwestia długości obiegu dokumentów. To wszystko wpływa na to, że decyzje wydawane dla osób z województwa kujawsko-pomorskiego trochę muszą z tego względu trwać. Ale może powiedzmy też na początku o tym, że zadanie te zostało przekazane wojewodzie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Wcześniej było to zadanie zlecone, które było przekazane marszałkom województwa. Decyzją ministerstwa pani minister Rafalskiej ten zakres obowiązków przeszedł do obowiązków wojewody. Tu muszę powiedzieć, że niestety odziedziczyliśmy po administracji pana marszałka na tym zadaniu przeszło 12 tysięcy zaległych spraw, 12 tysięcy decyzji do wydania, to bardzo dużo. Średnio miesięcznie wpływa do naszego w tej chwili urzędu 1000 nowych spraw, które musimy rozpatrywać i oprócz tego mamy 12 tysięcy spraw i decyzji do wydania zaległych. To jest taka pierwsza informacja, bo wiemy, że wiele osób jest zniecierpliwionych poprzez właśnie te długie wydanie decyzji, natomiast załatwianie spraw zaległych oraz jakby spraw bieżących powoduje, że ten czas oczekiwania na pewno nie będzie bardzo krótki, ale oczywiście zrobimy wszystko i po to to zostało tutaj nam przekazane, abyśmy ten proces usprawnili, żebyśmy do niego na nowo razem z ministerstwem podeszli, aby rzeczywiście dużo sprawniej wydawać decyzje związane ze świadczeniami 500+ i świadczeniami rodzinnymi dla osób, które mają te kontakty zagraniczne. Dlaczego? Bo przeniesienie, siedziba koordynacji to jest przyszło 30 osób, ma miejsce w Toruniu, właśnie tutaj w delegaturze w Toruniu. W związku z tym, że pracownicy ci wcześniej pracowali u marszałka również w Toruniu, trudno było mobilizować tych pracowników i angażować do przejazdów do Bydgoszczy. Postanowiliśmy, że tylko kilkaset metrów różnicy miejsca pracy to jest coś, co raczej będzie zaakceptowane i rzeczywiście tak było. Zapewniliśmy pracownikom, których przejęliśmy od marszałka, dobre warunki pracy, stanowiska pracy zostały w sposób właściwy przygotowane jeszcze w roku 2017 i od 1 stycznia rozpoczęliśmy pracę tutaj właśnie w delegaturze w Toruniu. Na pewno, Szanowni Państwo, ważne jakie działania zdążyliśmy w tej chwili podjąć. To są trzy obszary, na którymi się skoncentrowaliśmy. Nie wykluczamy kolejnych zadań, które będziemy sobie tutaj narzucać celem przyspieszenia wydawanych decyzji, usprawnienia całego procesu, bo to jest zawsze możliwe. Po pierwsze, to decyzja pani dyrektor, która objęła również funkcję dyrektora z dniem 1 stycznia koordynacji świadczeń. Pani Regina Politowicz zajmuje się tym, jest to osoba doświadczona i sprawnie realizuje to zadanie, natomiast zadanie samo w sobie nie jest zadaniem rzeczywiście najłatwiejszym. Mamy tą świadomość jako kierownictwo urzędu i jako resort pani minister Rafalskiej, że trzeba tutaj szczególnych wysiłków, aby te procesy związane z wydawaniem decyzji w ramach świadczeń funkcjonowały lepiej niż to było do tej pory. Wprowadziliśmy usprawnienia, zrobiła to pani dyrektor. Jest krótszy czas podejmowania decyzji przez osoby koordynujące, jest w tej chwili dwóch kierowników. Był jeden wcześniej, czyli szybsze dojście pracownika do osoby, która ma podjąć ostateczną decyzję. Na pewno jest to kwestia rozwiązań informatycznych, tak? Bo to rzeczywiście jest dużą słabością
było, jest obecnie, natomiast systematycznie to poprawiamy. Wszystko praktycznie było robione ręcznie i na piechotę w dzisiejszych czasach. Jest to nie do pomyślenia. To też jest powód tego problemu. Natomiast wprowadzenie wszystkiego do tego do systemu w jednym momencie, jak się Państwo domyślacie, przy tej ilości spraw nie jest możliwe. Natomiast załatwiamy to innymi rozwiązaniami informatycznymi. Wprowadzamy to stopniowo, tak żeby nie sparaliżować pracy tego urzędu, tego oddziału. Więc tutaj pewne rozwiązania informatyczne, formularze, które same liczą dane, a wcześniej no, trzeba było to robić z kalkulatorem, co w dzisiejszych czasach może wydawać się dziwne, ale rzeczywiście tak było. Trzecia sprawa, na którą bardzo liczymy, jeżeli możecie Państwo sobie to wyobrazić, no to osoby, rodziny, które mogą korzystać z świadczeń koordynacji, świadczeń rodzinnych w całym województwie, jest ich wielu. Najbliżej dotrzeć tym osobom jest do Urzędu Gminy, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Trudno jest przyjechać do Torunia i załatwiać tutaj sprawę. Oczywiście w tej chwili się to w ten sposób odbywa. Złożenie samego wniosku jest częścią tylko i właśnie formalną i to jakiekolwiek uzupełnienie i braki we wniosku powodują tworzenie gór i stosów korespondencji z daną osobą. No, ten kontakt bezpośredni przy tylu ilości spraw jest bardzo trudny, więc postanowiliśmy poprosić samorządy w ramach współpracy przy 500+. Te osoby poprosiliśmy o kompletowanie wniosków pod względem tylko i wyłącznie formalnym. Fizycznie decyzję będzie wydawać cały czas Urząd Wojewódzki, to się nie zmienia, natomiast już sam kontakt bezpośredni danej osoby z urzędnikiem w gminie spowoduje, że wiele wątpliwości, to nie są trudne rzeczy, ale jednak wiadoma sprawa, wielu załączników trzeba dodać, to nie są takie oczywiste z drugiej strony rzeczywiście sprawy. Sam kontakt bezpośredni z urzędnikiem, dla którego ta sprawa jest oczywista i rozłożenie tych ilości na poszczególne gminy jakby nie jest problemem, dla nas tutaj jest to problem, a chodzi o to, żeby te osoby jak najszybciej te świadczenia otrzymały. Pamiętajmy, że te zaległości, te 11 tysięcy spraw, o których mówiłem, 12 tysięcy spraw, to dla niektórych osób są tysiące, niekiedy kilkanaście tysięcy złotych wypłaconych świadczeń od początku trwania, zaistnienia sytuacji, kiedy te świadczenia się należały, więc to nie są małe pieniądze, dlatego te osoby o to bardzo, bardzo mocno zabiegają. Więc zdajemy sobie sprawę, że sprawa łatwa nie jest. Tak podsumowując, przejmujemy na siebie ten ciężar, pracujemy nad usprawnieniem i zrobimy wszystko, żeby przyspieszyć wypłacanie świadczeń, mimo tego, że my odziedziczyliśmy po administracji poprzedniej no zbyt duże zaległości, żeby tą sprawę można było szybko w tej chwili załatwić. Ja na tyle jeszcze poprosiłbym panią dyrektor o kilka zdań. Dziękujemy panie wojewodo, prosimy o zabranie głosu panią dyrektor. Jeszcze krótka przerwa techniczna dla mediów. Prosimy pani dyrektor. Ja Państwu parę słów może powiem na temat organizacji tego, co dzisiaj już mamy i u pana wojewody się znajduje. Przygotowania trwały mniej więcej od września do grudnia, a żeby w sposób sprawny przejąć dosyć dużą załogę, a także sprzęt, całe wyposażenie u marszałka. Były to dwa piętra osób, mebli, sprzętu, dokumentacji i musieliśmy z tym zdążyć, z samą dokumentacją do końca listopada, a z całością jakby zadania do końca grudnia. Udało nam się to w terminie. Początek stycznia to właściwie były takie końcowy etap porządkowania, układania dokumentów, segregatorów już tutaj na miejscu, w tych szafach, w tych miejscach, gdzie te osoby po prostu już miały swoje stanowiska pracy. Także myślę, że to przejęcie miało znaczenie. To, że ruszyliśmy niemal od pierwszego, też miało znaczenie, bo miało to wpływ oczywiście na to, że nieco szybciej udało nam się wydać więcej decyzji niż to, co miało miejsce w październiku, listopadzie czy w grudniu, kiedy to no, siłą rzeczy pracownicy no, zbierali się do przeprowadzki zwyczajnie.